Witamy w kolejnym odcinku cyklu edukacyjnego Alfabet Inwestora, który realizowany jest przez GPW Media we współpracy z domem maklerskim TMS Brokers. Dotarliśmy już do literki G i pora na kolejne hasło z kategorii analiza techniczna. Dziś wytłumaczymy hasło głowa z ramionami. Głowa z ramionami to jedna z klasycznych formacji analizy technicznej, czyli analizy kształtowania się cen na wykresach, która zwiastuje odwracanie trendu, mianowicie trendu wzrostowego. Formacja ta cechuje się trzema kolejnymi szczytami, z których szczyt środkowy wypada zdecydowanie powyżej szczytu zarówno lewego ramienia, jak i prawego ramienia. W rezultacie można to interpretować jako klasyczną sekwencję trendu wzrostowego, czyli wyższych szczytów i wyżej usytuowanych dołków, z tą jednak różnicą, że kupujący nie mieli wystarczającej siły, by wyprowadzić prawe ramię formacji ponad szczyt głowy. W rezultacie dochodzi do załamania trendu wzrostowego, który następuje po przebiciu linii łączącej dołki tej formacji, czyli dołki leżące pomiędzy ramionami, a głową formacji głowy z ramionami. Dopiero wybicie wspomnianej właśnie linii jest sygnałem do sprzedaży aktywów. Warto również zwrócić uwagę na to, jak powinien modelowo kształtować się wolumen obrotu przy budowaniu formacji głowy z ramionami. Mianowicie powinien on być najwyższy w pierwszym ramieniu i powinien również wzrastać w momencie wybijania linii szyi formacji głowy z ramionami. Warto również odnotować, że przeciwstawną do formacji głowy z ramionami formacją jest odwrócona głowa z ramionami i oczywiście zwiastuje ona załamywanie się trendu spadkowego.